Dzień dobry. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Politechnika Śląska gościła w swoich murach niezwykłych gości. Około 300 gliwickich przedszkolaków uczestniczyło w pokazach i warsztatach prowadzonych przez naukowców uczelni. Ono jest nam bardzo miło gościć najmłodszych, czyli dzieci przedszkolne w murach naszej uczelni. To jest doskonała okazja do tego, aby zapoznać się z pracą naukowca. Bo w każdym naukowcu, tak sądzę, powinna być odrobina dziecka. No i to ma swoje przełożenie oczywiście w dzisiejszych pokazach, które zostały przygotowane przez tych pasjonatów nauki, którzy rozumieją to, jak należy rozwijać pasję, jak ją należy prezentować, jak zarażać innych, szczególnie dzieci najmłodsze. Jest to bardzo ważne, żeby już w takim młodym wieku budować zainteresowanie do nauki. Nasza współpraca z Politechniką Śląską rozpoczęła się już jakiś czas temu. Pierwsze takie spotkania odbyły się ze studentami Wydziału Mechaniczno-Technologicznego ze studiów dualnych, kiedy to wraz z panią dziekan profesor Anną Timofejczyk odwiedzili naszych najstarszych przedszkolaków, a później nasze dzieci były gośćmi na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym, gdzie miały okazję wziąć udział w warsztatach głównie z robotyki oraz poznały możliwości drukarek 3D. Podczas tych spotkań zrodził się taki pomysł, że czemu nie zorganizować spotkania dla całej naszej społeczności. A jako, że 20 września jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, tak więc skorzystaliśmy z zaproszenia i jesteśmy tutaj na Politechnice Śląskiej. Przede wszystkim mamy dobre układy ze szkołami, z przedszkolami, ponieważ oni przychodzą do nas na różnego rodzaju zajęcia i postanowiliśmy w tym roku zrobić takie zorganizowane wydarzenie, właśnie dedykowane najmłodszym odbiorcom. Pierwsza część to pokaz naukowy, który jest wykonywany przez pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Przede wszystkim będzie oparty na bańkach, na zmieniających się kolorach i będzie tam bardzo dużo radości dla najmłodszych. Potem dzielimy ich na 13 grup i każda z tych grup będzie miała dwa zajęcia warsztatowe, które dzieją się w murach naszej uczelni w różnych lokalizacjach. Dzięki temu, że nasi pracownicy z różnych wydziałów, z elektrycznego, z wydziału budownictwa, z architektury, biorą udział w takim wydarzeniu i wspomagają nas swoim profesjonalizmem i swoją pracą naukową. Cel przede wszystkim to popularyzacja nauki, pokazywanie, że Politechnika Śląska jest uczelnią otwartą dla każdego, od najmłodszych do najstarszych i że to, co w nauce się dzieje, jest naprawdę fajne.